Witamy ponownie w serwisie firmy SpotMed. Jak zwykle witają Marcin i Przemek. Dziś zajmiemy się problemem braku obrazu z głowicy na ekranie naszego aparatu. Jest kilka rzeczy, które możemy sprawdzić, zanim wybierzemy telefon do naszego serwisu. Dokładnie. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić, czy sonda jest prawidłowo podłączona do aparatu USG. W aparatach marki Alpinion występują dwa typy sond i dwa różne zapięcia. Oto pierwszy z nich. Tak się wkłada i blokuje sondę. No dobrze, a tutaj? Tak, to jest drugi typ sondy. Tu jest troszkę łatwiej. Pięknie. W drugiej kolejności musimy sprawdzić suwaki TGC. W aparatach Alpiniona mamy dwa rodzaje. Jeden to jest dotykowy, tak jak tutaj widać. Możemy je zmienić. A drugi to jest mechaniczny. W trzeciej kolejności sprawdźmy gain, czy nie jest po prostu zmniejszony. Jeżeli sprawdzimy te trzy elementy i to nie pomoże, w takim wypadku należy zadzwonić do serwisu. Zgadza się. Dziękujemy bardzo za uwagę. W dzisiejszym odcinku wystąpiły z nami modele Alpinion XCube60 oraz nasz starszy model Alpinion eCube 7. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.